Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym pokazać, jak czyszczę swojego Ziga P320. To jest akurat model Witak. Sprawdźmy, czy komora nabojowa jest pusta. Strzał kontrolny i możemy zaczynać. Rozbieranie Zigzauera. Przesuwamy górę zamka, zabezpieczamy tą wajchą. Zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara przesuwamy gaz pedal, spuszczamy zabezpieczenie, rozbieramy sprężyna powrotna z żerdzią, lufa z komorą nabojową, góra zamka i teraz druga część. Gaz pedal troszeczkę wyciągamy, przekręcamy go w lewo. Ściągamy i teraz wyciągamy zamek z mechanizmem spustowym. Ta część Zigzauera jest nienumerowana, czyli na dobrą sprawę w polskim prawie zupełnie nieważna. Tu jest numer seryjny i to jest podstawowa część broni. No to zaczynamy. Najpierw spryskajmy penetratorem zamek z mechanizmem spustowym. Niech on sobie tutaj obcieknie troszeczkę, a my zajmijmy się sprężyną z żerdzią. Troszeczkę, parę kropelek standardowo, tak jak w poprzednich moich filmach, na szmatkę oliwy i czyścimy sprężynę z żerdzią. W Zigu ona jest na stałe zmontowana. Dokładnie ją przecieramy. To już mamy wyczyszczone. Możemy zająć się lufą. Tak jak we wszystkich moich, pierw wlewam troszeczkę oliwy do lufy, wycior i czyścimy przewód lufy. Mamy wyczyszczone, jeszcze płatkiem bawełnianym przeciągniemy i zbierzemy nadmiar oliwy znajdujący się w lufie. To mamy wyczyszczone. Jeszcze przetrzyjmy sobie tutaj ten gaz pedal. I możemy zająć się górą zamka. Ona jest teraz, jest jeszcze, nie jest jakoś tam bardzo zabrudzona. Nieraz po intensywnym strzelaniu wyglądała dużo, dużo gorzej. Przetrzyjmy ją dokładnie, żeby został taki ładny oliwny faktor na broni. Ok, to mamy przeczyszczone. Jeszcze tutaj w mechanizm, w pazur wlejmy po kropelce oleju FP10. To samo z lufą, też rozsmarujmy tu FP10. Jeszcze kapkę przytrzyjmy tą, o, FP10 sprężynę. I tak, zamek z mechanizmem spustowym. Tak jak wcześniej mówiłem, penetrator zostawia troszeczkę takiego białego osadu w Zigzauerze.
pryskam na to oliwą do broni i przecieram to dokładnie szmatką, bo tutaj w tych moich poprzednich i w CZ-ce i w Alienie kilka kropel leję na szmatkę i przecieram, ale tutaj są takie bardzo małe części i nie wszędzie ta szmatka by doszła, a w sprayu oliwa dochodzi zupełnie wszędzie, wszystko jest ładnie naoliwione. Jeszcze tutaj na koniec, jeszcze w te takie bardzo newralgiczne i ruchome miejsca po kropelce wlejemy FP10, żeby to ładnie i sprawnie chodziło. Dobrze. To mamy zrobione. Jeszcze przetrzyjmy to troszkę szmatką, żeby nie zostawało jakoś bardzo nadmiaru oleju. Ok. I teraz tak. To mamy zrobione. Możemy zacząć składać ziga. Góra zamka. Pierw pójdzie lufa. Sprężyna powrotna z żerdzią. Zaskoczyło elegancko. I teraz składamy dół. Wkładamy do kliknięcia. Zakładamy tutaj teraz, wkładamy gaz pedal, przekręcamy go do końca, żeby tutaj nie było go widać z nad krawędzi broni. Wkładamy, a jeszcze standardowo w prowadnicę po kropli FP10, żeby broń ładnie chodziła i dobrze się przeładowywała. Ok, dobrze. I teraz możemy, jak już oliwa ściekła, możemy swobodnie założyć zamek do końca, do zabezpieczenia. Przekręcamy gaz pedal, spuszczamy zabezpieczenie, strzał kontrolny. Broń chodzi elegancko, jeszcze ten nadmiar oliwy zbierzmy. O. I to już jest efekt finalny. Ładnie wygląda ta, tutaj z dół czarny, góra kawa z mlekiem, fajnie się prezentuje, chodzi idealnie i tak to wygląda, jeśli chodzi o efekt końcowy. Dziękuję bardzo za oglądanie moich filmów, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, no i oczywiście zapraszam do oglądania kolejnych moich filmów. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.